Cześć! Zapraszam Cię na 10 odcinek na YouTubie z serii Makijaż Permanentny. Nazywam się Barbara Garolis i jest mi niezmiernie miło gościć Cię na moim kanale YouTube. Jeżeli przegapiliście któryś z poprzednich filmów, koniecznie je zobaczcie. W tym odcinku chciałam poświęcić czas na kilka ważnych aspektów, które ułatwią Wam pigmentację oraz pomogą Wam w zrozumieniu niektórych kwestii. Ten odcinek jest stworzony specjalnie na Wasze życzenie. Jest kilka niuansów, szczególików, które staną się oczywiste już po tym odcinku. Zaczynamy! Na pewno nieraz zastanawialiście się, dlaczego u jednych osób widać większe rozproszenie pigmentu, u innych mniejsze. Większy piksel, mniejszy i tak dalej. Pokażę Ci zależność prędkości maszyny do prędkości ręki, jakie puchy możesz tworzyć, manewrując szybkością. Pokażę Wam to na skórce. Już Wam pokazuję, o co chodzi z doborem prędkości maszyny do prędkości ręki. Teraz maszynę ustawiłam na najniższych obrotach. W mojej maszynie jest to wyznacznik 100, czyli gdzieś na takiej standardowej maszynie będą to obroty między 40 a 60. Są to bardzo powolne obroty maszyny, czyli najniższe. I pokażę Wam, jaki będzie puch, kiedy wykonam to bardzo szybko. Czyli obroty najniższe i bardzo szybka ręka. Bardzo szybki. Osobiście takich obrotów w maszynie nie polecam i nie lubię. W ogóle nie czuję tej igły w skórce. I teraz pokażę Wam, jak będę wykonywać ruch powolny swojej ręki, czyli powolne wahadło i nadal pozostawiam przy tej prędkości najniższej. Próbuję, ponieważ ja akurat wolno nie pracuję, więc jest to, powiem Wam szczerze, dla mnie bardzo trudne. Czyli powolne obroty maszyny i teraz również mam powolny ruch ręki. Jaką różnicę możecie już zauważyć? Tutaj ewidentne ślizganie, że igła nie wyrabiała dotykając skórki. Tu mamy bardzo ciasno piksele, czyli w miarę jednolity cień można zauważyć tutaj. Po zmyciu widzimy, że ten cień tutaj wręcz nie jest zapigmentowany. Sporadycznie coś igła zdążyła dotknąć. Tutaj już mamy zdecydowanie ciaśniej, bliżej siebie każdy piksel. Teraz przyspieszam maszynę do najwyższej prędkości. Przyspieszamy. Jest to prędkość 900 na poziomie 12. No żadna inna maszyna do makijażu permanentnego nie ma takiej mocy. I teraz znowu ta sama zależność. Pokażę to z takim moim najszybszym ruchem ręki, jaki potrafię. Ruch wahadłowy. Na takich obrotach również nie pracuję, jest też mi trudno wykonać. Wahadło musi być przy takiej prędkości naprawdę bardzo szybkie. Staram się. To jest takie moje maksimum. Teraz pokażę tę samą prędkość maszyny, natomiast mój ruch ręki będzie zdecydowanie wolniejszy. Co możecie już na dzień dobry zauważyć? Kiedy mam wolne tempo ręki, piksel jest bardzo blisko
siebie. Jest mniejsze rozproszenie, czyli automatycznie mniejszy puch. W przypadku poprzednim, co robiłam bardzo szybko, ten puch jest zdecydowanie większy. Zanim zmyję, spójrzcie jeszcze na różnicę pomiędzy nimi. Tutaj mamy bardzo blisko siebie każdy styk igły ze skórą. Przypomina to jak taka po prostu plama, czyli tak zwany cień. Tutaj mamy ewidentnie większe rozpylenie, rozproszenie pigmentu na skórce. Zmazujemy. I również po zmyciu można to samo zauważyć. Teraz spójrzcie na różnicę pomiędzy najsłabszą prędkością, najwolniejszą prędkością maszyny oraz na najszybszą. Jak wygląda wtedy gradacja pigmentu? Kiedy pracujecie bardzo powoli, pracujecie bardzo szybko i tutaj wasza ręka tak samo, bardzo szybko i bardzo powoli. Całkowicie inny efekt chmurki można uzyskać. Teraz wam pokażę ruch wahadłowy przy takiej, powiedzmy, prawidłowej prędkości. Wykonam ruch wahadłowy w takim tempie, w jakim pracuję. I przy tej prędkości najlepiej mi się wykonują brwi pudrowe każdą techniką. Kiedy chcę uzyskać miękki puch, duży soft lub bardziej wyraźne brwi, jedną prędkość stosuję. Wtedy manewruję bardziej prędkością ręki, zwalniam lub przyspieszam, w zależności jaki piksel chcę uzyskać. Zmazujemy. I tak wygląda mniej więcej moja chmurka po pierwszym przejeździe, również na prawdziwej skórze. Więc możecie zauważyć różnicę pomiędzy trzema prędkościami maszyny oraz trzema prędkościami ręki tak naprawdę. Przy tej prędkości pokażę wam jeszcze wolniejszy tryb. Dla mnie jest to zdecydowanie za wolno, wręcz gubię się przy tym wahadle. Natomiast chcę wam pokazać różne zależności właśnie tej prędkości do prędkości waszej ręki. Musicie ją po prostu dostosować, czyli waszą rękę trzeba dostosować do prędkości maszyny. Tutaj zdecydowanie zbyt lekko dotykałam, ponieważ nie czułam się zbyt pewnie, kiedy wykonuję to bardzo powoli. Raz czułam, że dotykam, raz nie, dlatego dla mnie optymalną prędkością ręki to jest ten tutaj środkowy sposób. Kolejna ważna kwestia, aby wasza pigmentacja była bardziej efektowna, to położenie igły w dziobie lub kartridżu. Igła przy uruchomionej maszynie nigdy nie jest pośrodku ujścia dzioba, tylko zawsze znajduje się bliżej którejś krawędzi. I bardzo ważne jest to, aby dostrzec, gdzie ta igła leży. W czym ta informacja ma ci pomóc? Już tłumaczę. Najbardziej efektowna pigmentacja jest wtedy, kiedy igła leży na krawędzi przy skórze. W ten czas możesz czuć mocniejsze drapanie. Kiedy igła jest na krawędzi górnej, drapanie jest dużo słabsze i bardziej czujemy ślizganie. Pokażę wam to pod mikroskopem. Maszynę mamy teraz wyłączoną. Udało mi się, aby igła się nie schowała. Możecie zauważyć igłę w trybie nieruchomym i nawet wyraźnie widać, że są to trzy igiełki, czyli 3RL. Dosyć grubo to wygląda pod mikroskopem. Troszkę będę teraz odwracać i igła w tym momencie leży na dolnej krawędzi naszego dzioba. Dziób to jest cała ta szerokość i widać, że jest jednak igła położona bliżej krawędzi, tym razem dolnej. Ustawiam wam to na dole.
O, myślę, że teraz to widać bardzo wyraźnie. O, nawet pokazała się druga igła, ale tak naprawdę są trzy, bo trzecia jest teraz tam za nimi. Będę to dalej odwracać. Jest to bardzo trudne, bo mamy mega zbliżenie. Teraz odwróciłam nasz kartridż i igły są na górnej krawędzi. Mam nadzieję, że widzicie tę różnicę. I zobaczcie, znowu widać dwie igły. Pomału odwracam. Schowały się, ponieważ trzecia się pokazała. O, pięknie widać, że mamy kartridż 3RL. Więc tylko w ten sposób byłam w stanie Wam pokazać tę różnicę, kiedy igła leży na górnej czy na dolnej krawędzi. Czyli tak jak już wspomniałam, aby dobrze nam się pigmentowało, w tym przypadku jak igła jest na górnej krawędzi, a będąc na dole przy skórze, ta igła nie będzie dobrze podawać pigmentu, będzie się ślizgać. Odwrócę z powrotem na dół. Moja igła jest teraz na dolnej krawędzi i będąc przy skórze czuć ewidentne drapanie i jest zdecydowanie lepsza pigmentacja. Lepsza jest wchłanialność pigmentu w skórę. Teraz załączę maszynę, abyście mogli zobaczyć, jak z bliska pracuje igła kartridżowa. Jest teraz na dolnej krawędzi i spróbuję ją odwrócić na górną krawędź. I jest na górnej krawędzi. Mam nadzieję, że widzicie i rozumiecie. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, co mówię i pokazuję. Kolejny ważny element dobrej pigmentacji to wysuw igły. Można powiedzieć, że pracując na kartridżu jest pewien standard co do wysuwu igły. Najwygodniejszy wysuw podczas pigmentacji to 1,5 mm. W praktyce wygląda to tak, że im dłuższa igła, tym trudniej może podawać nam pigment oraz ryzyko haczenia igły o skórę. Im krótszy wysuw, tym więcej pigmentu spływa po igle, co niesie też ryzyko zachlapania naszego rysunku wstępnego, kiedy jesteśmy na początkowym etapie. Musisz odnaleźć swój idealny wysuw na danej partii. I tutaj Wam pokazuję to pod mikroskopem na wyłączonej maszynie. Igła się nie schowała, więc jest idealnie pokazany wysuw igły kartridżowej, czyli taki 1,5 mm. Oczywiście w przybliżeniu to wygląda na zdecydowanie dłuższą igłę. Natomiast widzimy, gdzie się kończy dziób i ile wystaje igły spoza dziobu. Ostatnia ważna informacja to kierunek igły. Wykonując w szczególności linię ruchem linerowym, powinniście ułożyć pena w kierunku, w którym zmierzacie. W kartridżu pamiętajcie, igła porusza się góra-dół oraz lekko na boki. Najlepiej będzie mi to pokazać na skórce. Wykonujemy linię ruchem linerowym i ustawiamy pena w tym kierunku, w którym zmierzacie. Czyli teraz robię od siebie i tak samo pen jest w kierunku linii. Pokażę, kiedy pen jest ułożony bokiem, a przesuwacie się w ten sposób. Po zmyciu możecie zauważyć teraz różnicę między linią w kierunku oraz między linią, kiedy pen jest bokiem. Dlaczego tak się dzieje? Pamiętajcie, że igła pracuje góra-dół i to świetnie było widać przy mikroskopie w poprzednim fragmencie. Igła pracuje góra-dół, to musicie się przesuwać w kierunku razem z tą igłą. Jeżeli ustawiacie pena bokiem, to ona cały czas pracuje góra-dół i tak naprawdę ona w tym kierunku była, a przesuwaliśmy się w kierunku przeciwnym. Dlatego to jest bardzo ważne, aby Wasze linie były idealnie proste. I tak
dotyczy również kierunku od siebie, jak i do siebie. Ustawiamy pena do nas. W ten sposób będziecie wykonywać linię. Pen ma być ułożony w kierunku linii, czyli do siebie. No i to, co wcześniej pokazałam, od siebie, czyli przy mnie jest pen i zmierzamy tak jak linia. Na koniec 10 odcinka mam dla Was niespodziankę. Otóż mam na sobie fartuszek klasy premium od Róża Von Mach i przygotowany jest ekstra rabat na wszystkie ekskluzywne fartuszki na hasło BASIA20%. Jeżeli chcesz się wyróżnić w swoim gabinecie, to warto zainwestować w przepiękny uniform roboczy. Serdecznie polecam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był pomocny i otworzy Wam oczy na nową perspektywę postrzegania kluczowych kwestii. Zachęcam do subskrypcji, łapki w górę, komentowania. Kliknijcie również dzwoneczek, a nie przegapicie kolejnych filmów. Do zobaczenia!